Burmistrzu, w Kuźni Raciborskiej dzisiaj się dzieją takie wyjątkowe rzeczy. No to jest taka niespodzianka. Udało nam się w końcu po 3 latach starań wydobyć taki kamień, który waży aż 34,5 tony z dna zbiornika Kotlarnia. Więc on też tu staje na skwerze Jana Pawła II. No i tak w jego 18 maja, w jego urodziny, uświetni ten moment. A dlaczego, skąd taki pomysł, już drugi kamień po Pępku Świata z Placu Zwycięstwa? Ja wtedy, kiedy dostałem ten kamień od przedsiębiorstwa Kotlarnia, dostałem ich 2. Tylko że jeden, ten drugi niestety był w takim bardzo słabym miejscu, ponieważ nie dało się go ruszyć przez 3 lata, więc teraz jednak fizycznie udało nam się go ruszyć i dowieść. To jest ten drugi do kompletu. To nie jest nowy pomysł burmistrza, czy też kopiowanie pierwszego pomysłu. To jest ten sam pomysł, tylko drugi etap realizacji. No, że akurat udało nam się skończyć tą inwestycję tutaj z ulicą Powstańców i z nadaniem takiej dumnej nazwy, no to też jest to w ten sposób zrobione, że ten kamień będzie na urodziny papieża od mieszkańców Kuźni. Poprzedni nazywany jest Pępkiem Świata, tego też jakoś nazwiemy? Też Pępek Świata? Czy? No nie wiem. No, myślę, że czekamy na pomysły też, nie? No, ale to, jako że w tym miejscu jest, to może to niech będzie i papieski kamień. No. Okay. I jeszcze dopowiedzmy, ma na nim się pojawić tablica przygotowana przez... Ta tablica jest też wyjątkowa, ponieważ wykonana własnoręcznie przez naszego przewodniczącego Rady Miasta. On razem z szefem odlewni tą tablicę zrobili. Kilka osób, ktoś programował frezarkę, ktoś inny coś innego robił, ale taka własnoręczny wkład też jest w to dzieło. I na tym papieżu, na tej tablicy też są ładny cytat, jest, ale to też już będzie niespodzianka, znowu na 18 maja. Co tu będzie na tej tablicy? To jest ostatni kamień, którego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych lat, czy jeszcze burmistrz coś tam planuje? No, mój szef inwestycji ma jeszcze kamienie nerkowe. Te też trzeba wydobyć w jakiś sposób, ale tak to na razie nie. Na razie z kamieniami przestajemy. To jest ostatni, mówię, to jest drugi etap. To nie jest następny kamień, pomysł, ale ten jest bardzo wyjątkowy. Myślę, że tego typu gabarytów i ciężarów to w Polsce nie ma. Myślę, że to jest jeden z największych takich kamieni. I to jest cud natury, pomnik przyrody, który myślę, że sam się obroni swoją formą, bo przecież tutaj ręka ludzka tego nie formowała, tylko natura. A przywlekła aż z Norwegii, ze Skandynawii, lodowiec to przywlekł. I w takich piaskowych ziemiach jak nasze się takie coś znalazło. Więc myślę, że to warto tutaj postawić, żeby mieli wszyscy radochę i mogli sobie te zdjęcie zrobić w takim czymś. Dziękuję.